Ładujemy. Jeden. Ładujesz broń. Nabój. Zamykamy broń. I teraz ładnie, pięknie skład. Chwytasz, tak? Trzymasz. Trzymałaś pięknie. Tutaj sobie ramię bez tyłek. I wyżej troszeczkę broń. Troszeczkę wyżej, dobrze. Strzelaj. Nie wywali mi zębów? Trzymaj mocno broń i strzelaj. Strzeli! I co? I co? Pierwsze koty zaproszy. Wow, to jest to! To mi się zaczyna podobać. Dla ciebie napój gazowany. No. Masz ochotę? Mam. Dobra. Dobra. Się napić, tak? Nie. Jesteśmy na strzelnicy, więc trenujemy. I co ja mam z tym zrobić? Rzuć go do góry, zobaczymy, co się z tym stanie. Co ty na to? Mam tak do góry se pyknąć do góry? No pyknij sobie, zobaczymy, czy trafimy, co? No dalej rzucaj, a co? Dobra. Jak najmocniej. Czekaj. Źle rzuciłam! Dobrze rzuciłaś, zobacz. Zmoczyło was? Zmoczyło cię? Chcesz tak samo? No chcę tak samo. Ładnie trafiasz, to musimy zwiększać trudność, czyli będziemy musieli zmniejszać te obiekty, do których będziemy strzelali. Co na przykład? No nie wiem, co no, pomidor? Nie, nie trafię w pomidora. Nigdy nie mów nigdy. Kobieta nie może myśleć stereotypowo. Musisz zawsze myśleć, co ja nie dam rady. Ja nie dam rady? Właśnie, ja nie dam rady! No pewnie. Ja nie dam rady! Kobieta to jest siła, no. Tak. Chwytasz ją, pięknie się z tyłkiem do tyłu, dzędzelek jest tu wygodnie. Tam będzie gdzieś leciał ten pomidorek. Dobra, tylko rzuć mi tu, gdzie ja mam spluwę wyznaczoną. No to dobra, jak ci rzucę, tylko traf. Dobrze. Odbezpiecz broń. Jak będziesz gotowa, będzie leciał pan pomidor, no. To widzisz go i w niego łupiesz, okej? Okay? Dobrze. Jesteś to gotowa? Powiedz mi, powiedz komendę, daj. Daj! Nie! Nie! O nie mów się! Dobra, musieliście! Widziałeś? A ty a Mario do mnie mówi, spokojnie, ja później strzelę dwa razy i ogramy i pokażemy, że ty strzeliłaś. A ty! Dobrze. Wiesz co, wiesz... Sorry, teraz mnie głupawka śmiechu wzięła. Bo myślałam, że mi to nie wyjdzie, naprawdę. Powiem ci, że jestem pod wielkim wrażeniem, bo strzelić do pomidora w ruchu, w powietrzu no. Nie jest łatwo. To jest tylko 5 centymetrów średnicy. No natomiast wiesz, z czego jestem mega szczęśliwy? Z czego? Jako facet, no. Że ktoś wymyślił słuchawki. Jak ja bym ich nie miał, jak ja bym cię głośno słyszał. Jak ty krzyczysz. Oj, oj, kobieta, wulkan energii, łamie stereotypy. Cieszy się z tego, co robi. Cieszy się życiem, widać po jej uśmiechu, krzyku.